Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. W ostatnich dniach ceny na polskich stacjach niestety po raz pierwszy w tym roku odnotowały zwyżkę. Benzyna podrożała o 3 grosze, kosztuje średnio 6 zł i 25 groszy, natomiast olej napędowy podrożał o 4 grosze i sprzedawany jest średnio po 6 zł i 43 grosze. Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj mamy sytuację stałą od 3 tygodni, 2,89 to jest średnia ogólnopolska cena tego paliwa. Co ciekawe, mimo podwyżek w benzynie 95-oktanowej nie zobaczyliśmy tego samego ruchu w przypadku benzyny 98-oktanowej, która kosztuje 6 zł i 78 groszy. Na rynku światowym cały czas tym czynnikiem decydującym tak naprawdę o nastrojach, wpływającym bardzo mocno na ceny ropy naftowej, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tam mamy do czynienia z takimi atakami rewanżowymi, można powiedzieć, międzynarodowej koalicji przeciwko jemeńskim Huti, którzy zaburzają bezpieczeństwo żeglugi na Morzu Czerwonym. Ale mimo wszystko no, z wielu operatorów morskich decyduje się na omijanie tego akwenu, na wykorzystywanie alternatywnych tras, które wiadomo powodują podbicie cen z racji długości rejsu, wyższych stawek frachtowych i to powoduje, że ropa nieco wyżej niż dotychczas się utrzymuje, już przebiła poziom $80 za baryłkę w momencie nagrywania tego materiału i wydaje się, że ta cena będzie taką naszą rzeczywistością w najbliższych kilku czy kilkunastu nawet dniach. Wiadomością, która nieco może stymulować także popyt na surowiec, jest doniesienie z Chin o tym, że możliwe są tam kolejne jakieś decyzje o charakterze fiskalnego, tak to nazwijmy, wsparcia dla gospodarki, co ma zastymulować popyt i także może działać zwyżkowo na ceny surowca. Jeśli natomiast chodzi o perspektywę rynku polskiego, tutaj prognozy są niestety nadal zwyżkowe, wprawdzie nie jakoś radykalnie, ale jednak ta tendencja zwyżkowa będzie się utrzymywać. W przypadku benzyny 98-oktanowej ceny zamkną się w przedziale 6,77-6,89. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, tutaj przewidujemy takie widełki między 6,24 a 6,37, natomiast olej napędowy kosztować może między 6,43 a 6,56. Nie przewidujemy natomiast specjalnych dynamicznych zmian na rynku autogazu. Tutaj taki przedział między 2,84 a 2,90 będzie standardem na polskich stacjach w nadchodzących kilku dniach.